Cześć, siema, z tej strony jest Patryk 1995, a to jest kolejna seria, nowy let's play z gry Gothic 3 Zmierzch Bogów, edycja rozszerzona. Z jakimś tam patchem 2.0.0.16. No, jest to jakby pomo, to jest... samodzielny dodatek do gry Gothic 3. Jest jakby pomost łączący Gothica 3, a Arkanie Gothica 4. No. Tutaj poznamy dalsze losy naszego bezimiennego bohatera, więc zaczynajmy. Tak. No i klasycznie tu jakieś obrazki. Pamiętamy. No, że orki wtedy zawadnęły. My to tak jakby odbiliśmy. Ale ta gra jest trudniejsza, powiem wam szczerze. Tu trzeba nakombinować się. Dobra, ładuj się, 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 ładuj się. No to jest właśnie krótka gra, najkrótsza z gotików. No może nie najkrótsza, bo nie wiem jak z Arkanią upadek Setarif. Nie porównywałem czasów, ale wiem, też jest krótka. O, filmik. Wojna w Myrtanie zakończyła się 2 lata temu, a jej mieszkańcy wciąż starają się utrzymać niepewny pokój. Kraina została podzielona na 4 frakcje. Każda z nich chce odbudować to, co zostało zniszczone i jak najlepiej wykorzystać to, co ocalało. Na południu Torus zjednoczył bandy orków, tworząc niespokojną społeczność wojowników, nadal odnoszących się ze wzgardą wobec tych, którzy odebrali im zwycięstwo. Na północy Gorn rządzi Gotą i Faring. Bacznie obserwując Torusa i szybko rosnącą w potęgę machinę wojenną orków. Świadomy zagrożenia Gorn postanawia nie czekać dłużej na atak i sam rozpoczyna natarcie. Wybucha wojna. Na zachodzie zmęczeni konfliktem bracia Inok i Anok utrzymują na swym terenie kruchy pokój. Starając się ignorować wojenne zagrożenie ze strony Goty i Trelis, próbują unormować życie skołatanego ludu. Na wschodzie Lee trzyma swych ludzi z dala od politycznych waśni. Będąc przekonanym, że w końcu nastąpi zmęczenie wojną i zapanuje pokój. Z nieznanego wymiaru bezimienny bohater oraz Xardas obserwują swych dawnych towarzyszy i zaciekle spierają się o decyzje i kierunki podejmowanych działań, starając się zapewnić swemu ludowi wolność w tych niespokojnych czasach. Zupełnie jak w Myrtanie, obaj toczą zajadły spór o los krainy, o którą tak długo walczyli. Xardas popiera Lee. Wojna w końcu zmęczy ludzi i nastanie pokój. Rozwścieczony bohater nie zgadza się z nim. Twierdzi, że pokój może zapanować tylko jeśli Torus i Gorn zostaną zmuszeni do zaprzestania walk. Widząc, że pokój, za który oddał swą wolność, może zostać obrócony w niwecz, bezimienny bohater wpada w furię i postanawia wrócić do Myrtany, aby naprawić zło dotykające jego lud. Dowiedziawszy się o jego zamiarach, Xardas zagradza bohaterowi drogę, zaklinając go, by się zatrzymał i posłuchał głosu rozsądku. Lecz nie można powiedzieć ani zrobić niczego, co zmieniłoby przeznaczenie. Obaj mistrzowie dawnych mocy biegli w swej sztuce, sięgają po siły, które rozdarłyby wstrzępy zwykłych ludzi. Ich starcie, które mogłoby przejść do legendy, jest krótkie. Bohater opuszcza nieznany wymiar, lecz płaci za to wysoką i potworną cenę. Słaby, pobity i zdezorientowany, bezimienny bohater budzi się. No, no to nie pokazuję tam wskazówek. Okej.
No, łóżko nasze kochane. Kuferek nasz bezimiennego. Oczywiście klasyczne bronie. No, co się tu pozmieniało może? Zacznijmy od tego. Oj, sorry. Tak, zaczynamy z 10 poziomem. Mamy już tam 125 punktów siły, to jest prostorą wiedzę. No. O, pierścień jeszcze ma siłę życiowej. Trochę złota. Właśnie, w umiejętnościach wypadły dwie umiejętności. Nie, tu było, tu nie było nic. Ale tu coś odpadło. Tak. Tu coś jeszcze było, ale nie pamiętam co. Szymak Magonia, druid. To chyba nic nie było. To odpadło. Kucie broni z magicznej. Z czystej magicznej rudy. Mapa też się zmieniła. Nie mam już dostępu do Warantu. Jest tylko Myrtane, no i klan Wilka. Chociaż tutaj nie będziemy wchodzić. Chociaż możemy sobie pozwiedzać. Okej, Anok. Więc wracasz, żeby zobaczyć spowodowane przez siebie zamieszanie? Nie jestem powodem żadnego zamieszania. Dzięki mnie zyskaliście możliwość zaprowadzenia pokoju w Myrtanie. Nikt z was nie wykorzystał tej szansy. I spójrzcie, co się teraz dzieje. Ale to twoi przyjaciele sprawiają kłopoty. To nie powód, żeby siedzieć z założonymi rękoma, gdy w naszym kraju przelewana jest krew naszych rodaków. Zdaje się, że bogowie nie byli przyczyną naszych walk. Żyjecie i myślicie wyłącznie o własnych korzyściach, a nikt nie jest gotów przelać odrobiny krwi za realizację wspólnych celów. Mam zamiar położyć temu kres. Okej. Ile czasu mi umknęło? Jak długo trwał mój sen? Nasza karawana znalazła cię na drodze do Geldern, w kiepskim stanie i na skraju śmierci. Z pewnością zaatakowali cię orkowie. Przytomność wróciła ci tydzień po tym, jak cię znaleźliśmy. Gdzie jest moje wyposażenie? Z pewnością znajdziesz je u orków. Orków? Na pewno? Tak, atmosfera jest gęsta. Mój lud obawia się orków. Zaczęli brutalnie atakować nasze karawany. Giną kupcy i towary. Prawie codziennie otrzymuję takie meldunki. Twój lud? Co masz na myśli? Po twym wyjeździe z Myrtany, ja i mój brat zostaliśmy opiekunami Geldern i Silden. Inok zajmuje się Geldern, a ja Silden. Dlaczego atakują wasze karawany? Trelis i Gota prowadzą wojnę. W Trelis potrzeba więcej amunicji na wojnę, a orkowie nie mają zwyczaju za cokolwiek płacić. Dlaczego się nie zemścicie? To nie wchodzi w grę. Mieszkańcy Myrtany widzieli za dużo walk, aby znowu brać w tym udział. Postanowiliśmy, że Geldern i Silden nie wezmą udziału w wojnie. Nie można bezczynnie czekać, gdy świat kopie własny grób. Posłuchaj mnie, Anogu. Wesprzyj mnie w zjednoczeniu Myrtany. Pomóż mi zaprowadzić pokój. Nic nie sprawiłoby mi większej radości, lecz... Lecz co? To złe czasy. Nikt nikomu nie ufa. Musisz mi udowodnić, że mogę na tobie polegać. Co? Dobrze wiesz, ile mojej krwi zostało przelane za ten kraj. Jak możesz wątpić w me intencje? Gorn i Torus powiedzieliby to samo. A tak w ogóle to gdzie jest Xardas? Czemu cię to interesuje? Jestem ciekaw. Jesteś ostatnią osobą, która go widziała. Zdecydował się pójść drogą, którą mnie nie dane było podążyć. Rozumiem. Pozostaje jeszcze kwestia zaufania do ciebie. A jaki jest koszt twego zaufania? Przejdź się po wsi i popytaj ludzi, czy możesz im jakoś pomóc. Gdy już coś dla nich zrobisz, poproś, aby napisali ci list polecający. Wróć do mnie, kiedy zbierzesz ich 5. Dobrze, ruszam. Ale czekaj na mój powrót. Pokój jest bliski. Tej myśli będę się trzymać. Jeszcze jedno. Jeśli natkniesz się na Borysa, trzymaj się od niego z daleka. Kim jest Borys? Starym przyjacielem. Jest niebezpieczny? Dużo gada, a ty masz niewiele czasu. Gdzie można go zwykle spotkać? Borys strzeże jednej z bram Geldern. Okej. Ta gra jest ciężka, szczególnie na początku gry. Później to jakoś... Jeszcze paczki z bronią są. Szczególnie na początku, bo na początku to wiecie... Nie będziemy sobie tak za bardzo radzić tutaj, bo tutaj tak zaczynamy od 10 poziomu, więc... Ciężej będzie to wszystko nabić. Ale możemy sobie poprzeszukiwać.
No. Ustawiłem na średnie... średnią jakość. Z tegoż powodu. Iż... no iż żeby mi nie lagowało, nie? Na początku krainę tę zamieszkiwali koczownicy. I wieczny wędrowiec wskazał im drogę. Okej, tu sobie zapiszę. Oj, widzicie, teraz 3 daje. O, nie grałem nic długo. I szybciej się zapisuję. Potrzebuję wytrychu. O, jest. A, otworzysz chociaż... Zaczynasz. A, trudnych. A, to możemy tu pokraść. O. O, jest sprint. Dalej. Patrzcie na te w ogóle ucha, to w ogóle inaczej jest zrobione. Ty parszywy złodzieju. Okej, okay, to jednak nie było to dobre. W nocy sobie pokradniemy. Ale coś... O właśnie, no, no to są nowe bronie. O! Nowe broni oczywiście. To te krowy. Czego chcesz? Patrz, jakie świecące. Okej. Ktoś ty. Dzień dobry. Chciałby pan coś kupić? Co wiesz o atakach orków? O nic, proszę pana. Jestem zbyt zajęty zarabianiem na życie. Czy przez wojnę twoje interesy bardzo ucierpiały? Wzbogaciłem się dzięki wojnie. Więcej ludzi kupuje broń. Okej. Okay. O, to widzieliśmy nawet stalowa korona. Oczywiście. To możemy sprzedać ogłuszacze, no i zresztą to, bo... 11 tysięcy, ja pieprzę. Dobra. To będzie kosztowało. Aha, nie, to zostawię. O, się przyda się. Dzień dobry. Co chciałby pan dziś kupić? Przyszła świeża dostawa. Świeża dostawa? Czego? Wszystkiego. Proszę wybierać. Co możesz mi powiedzieć o Anogu? Chcielibyśmy mieć lepszego władcę. Codziennie modlimy się o wspaniałego króla, który wszystko naprawi. Poczekam i popatrzę. O, klos do rzeźbienia, nie wiem